Witam serdecznie. To, co Wam pokazuję, nie jest reklamą produktu, ani nie dostałem za to pieniędzy od producenta. Ja tylko pokazuję, czym macie się kierować, jeżeli chcecie sobie wybrać dobrą listwę antyprzepięciową. Ja wybrałem w swoim przypadku urządzenie od firmy APC. I powiem szczerze, nie był to zły wybór. Zaraz się zapytacie, dlaczego APC, a nie coś innego. Powiem Wam tak, poprzednim razem posiadałem listwę tego producenta i nie było źle. A powiem szczerze, jeżeli mamy się zaopatrzyć w coś, co nas ochroni, a bezpośrednio podłączyć coś pod UPS, to wolę podłączyć coś, co jeszcze ma dodatkowe zabezpieczenia samo w sobie, bo w razie czego to UPS Wam wyzionie ducha, a taka listwa zatrzyma resztę i sama też nie wyzionie ducha. Więc najlepszą opcją, jaką do tej pory wymyśliłem i przetestowałem w swoich badaniach, które były przeprowadzone na trochę starszym UPS-ie Greencella, to mogę powiedzieć, że moje rozwiązanie działa najlepiej. Bo gdy wywołałem przepięcie, to UPS oberwał, a komputer, który był podłączony do listwy, przeżył. Więc to widać, że to ma sens i to duży. Więc ja się mogę pochwalić, że właśnie przeprowadziłem w tym roku taki test. On nie będzie na YouTubie, bo to nie jest to potrzebne. Ale przepięcie, które wywołałem, było katastrofalne, bo płyta w UPS-ie siadła całkowicie, a sama listwa APC przeżyła. Jest w dobrym stanie. Więc dlatego, jeżeli macie kupić coś dobrego, to kierujcie się mniej więcej czymś takim. Może to być nawet innej firmy produkt, ale żeby spełniał mniej więcej takie surowe wymagania. Pozdrawiam serdecznie.